Rolka tej taśmy klejącej kosztuje około 20 zł, kilogram bananów, jakieś 8, w hurcie 4,70. Ale niejaki Mauricio Catalana przykleił banana taśmą do ściany, a pewnemu chińskiemu przedsiębiorcy wyszło, że teraz warto za to zapłacić ponad 6 milionów dolarów. No i zapłacił. Jak współczesna sztuka przekracza granice i co za nimi jest? Maciej Gąsiorowski. Kupiony w sklepie kosztuje mniej niż ćwierć dolara. Jednak przyklejony plastrem do ściany w domu aukcyjnym Sotheby's może być znacznie droższy. Zaczynamy od kwoty 800 tysięcy dolarów. Praca o nazwie Komediant była już sprzedana 5 lat temu za 120. Wczoraj to dzieło wylicytowano za 5 200 tysięcy dolarów. Z dodatkowymi opłatami kupujący musiał wyłożyć grubo ponad 6 milionów. Żadne inne dzieło sztuki ostatnich 100 lat nie wywołało takiej reakcji jak Komediant Mauricio Catalana. 6 milionów. To włoski rzeźbiarz z Nowego Jorku. W Polsce znana jest jego instalacja La Nona Ora, przedstawiająca Jana Pawła. Ten banan to podobno dzieło definiujące artystę. Opiera się na koncepcji z technologią, techniką i wszystkim tym, co kiedyś należało do obszaru sztuki pięknej. Nie ma nic wspólnego. Taką sztuką sztukowali publiczność już 100 lat temu. Mars przede wszystkim marka artysty. Swoimi działaniami, które odbyły się już wcześniej, zdobył sobie odpowiednią pozycję. Na wystawę nawet Pisuła. Marcel Duchamp na wystawę wysłał nawet Pisuła. Dla mnie to jest niedorzeczne. Nie wiem, dlaczego takie coś w ogóle ma miejsce, ale z drugiej strony tak działa biznes. Skoro jest na to klient, no to jest popyt, to jest podaż. Jan Matejka, Jacek Malczewski. To jest szedewry. A co my nie rozumiem, co to jest? W Muzeum Sztuki Nowoczesnej sprawdziliśmy, jak na taką sztukę reagują przechodnie. Polski rynek sztuki jest najmniej przewidywalnym rynkiem, podobnie jak rynki zachodnie. Nigdy tak naprawdę nie wiadomo, czym się kierują licytujący. Dziełem sztuki może być dzisiaj wszystko, co znajdzie się w galerii, mówią eksperci, a nabywca słynnego banana zapowiada, że go zje w ramach unikalnego doświadczenia artystycznego, oddając szacunek jego miejscu w historii sztuki i kultury popularnej. Maciej Gąsiorowski, 19:30. Nam też się udało trochę sztuki współczesnej Państwu przekazać, jak się okazuje.